Drodzy Państwo, przed nami druga część naszego domowego treningu Szkoły Pleców. Teraz przed nami pozycje odciążające. Zapamiętaj, spróbuj, przećwicz. Pomogło wielu, może i Tobie pomoże. Pierwsza w pozycji siedzącej. Jeśli bolą Cię plecy w odcinku lędźwiowym i nie masz pomysłu na to, co zrobić, żeby przestały boleć, a tabletek nie chcesz jeść, bo to nie jest wskazane, spróbuj pozycji nalotnika. Dłonie z tyłu, pochyl się lekko, jeśli możesz, klatka piersiowa w przód, przytrzymaj chwilę. Twój kręgosłup powinien Ci podziękować za to. Drodzy Państwo, też nie pół godziny, tylko chwilę w tej pozycji. Tak? Dobrze. Druga pozycja nie jest łatwa, ale trzeba próbować. Będzie powodowała, że Państwa biodra będą się czuły lepiej niż gorzej. Spróbuj założyć kostkę, pierwszą z brzegu, bo tak i tak na dwie nogi będziemy robić, w kierunku uda. Staraj się nie dotykać kostką do kolana. Jest to pozycja, którą bardzo często stosują mężczyźni. Kobiety nie za bardzo. Zapamiętaj, noga na nogę niewskazana. Chcesz mieć żylaki, problemy z plecami? Kładź nogę na nogę. Plecy proste. Poczujesz niesamowite rozciąganie w okolicy bioder. Jakie to będzie miało wpływ na Twoje bóle w lędźwiach? Niesamowite, bo jak w biodrach kłopot, to i w plecach też. Uwaga, zmieńmy nogę. Też proszę, aby Państwo próbowali, bo w wielu sytuacjach kojarzę, że wcale to nie jest takie łatwe zarzucić sobie prawą kostkę na lewe udo czy na odwrót. Spróbujcie. To wszystko wymaga czasu i oczywiście systematyki. Tak? Dobrze, to były dwa ćwiczenia w pozycji siedzącej, takie odciążające pozycje. Teraz, drodzy Państwo, przejdziemy do pozycji podporu. I tu nie musisz mieć krzesła. Wystarczy, że masz ścianę, mebel, który się nie przesuwa. Połóż dłonie, odsuń się troszeczkę, spróbuj wyprostować nogi w kolanach i głowę daj między ramiona. Postaraj się wyprostować nogi w kolanach. Jak nie możesz, no to rób, co możesz. Głowa między i poczujesz, jak ciągnie Cię. Tu w okolicy pod pachami, z tyłu na karku, na barku, nogi z tyłu mogą Cię ciągnąć. Głowa między ramiona, utrzymujesz pozycję, tak? Drodzy Państwo, rewelacja. To czasami taka krótka gimnastyka jest w stanie zrobić więcej niż milion tabletek. Zapamiętaj, nie ma tabletki, która zastąpi Ci ruch na tą chwilę. Próbują odnaleźć, ale jeszcze nie znaleźć. Dobrze, drodzy Państwo, to były te trzy ćwiczenia. Teraz przejdziemy do pozycji dolnych. Kilka pozycji odciążających, które nie powinny stworzyć problemu. Jeśli by był, to pamiętajcie, że zostajecie w pozycjach, które Wam służą. Przejdźmy do maty, koca, ręcznika, aby to nie była twarda podłoga. Jeśli nie bolą Cię kolana, to jest bardzo ważne, spróbuj wykonać siad, możesz ćwiczyć bez obuwia, tak? No jeszcze byłoby lepiej, drodzy Państwo, otwórz nogi szeroko, jeśli możesz i spróbuj przenieść ramiona do linii prostej. To ćwiczenie pochodzi z jogi, nazywa się pozycją gejszy. Jaki ma wpływ na odcinek lędźwiowy kręgosłupa? Linia prosta tutaj następuje, drodzy Państwo. Tak, możemy przejść na opuszki palców, głowa w dół. Bark i ramiona zostają jakby w stałej linii z kręgosłupem i czoło w dół. Tu nie wchodzimy w arkana jogi, my chcemy tylko po prostu wejść do tej pozycji odciążeniowej. Kiedy polecam tą pozycję? Wieczorem przed snem, tak? Kolejne ćwiczenie, drodzy Państwo, kolano ugięte pod kątem prostym. Kąt prosty, ważne. Zadanie, połóż rękę na biodra, tak? I delikatnie z wydechem opuść swoje biodro, poczujesz rozciąganie. Nie wchodzę tu w takie niuanse pod tytułem podwiń kość ogonową pod siebie. Wykonaj to naturalnie, tak jak czujesz, tak? Wykonaj tych ruchów kilka, swobodnie, zgodnie z własnymi możliwościami. Jeśli czujesz ból kolana podczas klęku, drodzy Państwo, podłóż coś, co będzie miękkie. Zwiń dwa razy koc, dwa razy matę, aby nie było to dla Ciebie tkliwe i twarde. Jeśli czujesz maksymalny ból, odpuść ćwiczenie. Lepiej nie wykonać, jak zrobić z bólem. Zmień stronę, druga noga, drodzy Państwo. I taka sama będzie sytuacja. Czyli widzicie, kolano próbuje nie przekroczyć linii stopy, ale nawet gdyby przekroczyło, to tutaj dramatu dużego nie będzie, jako 2-3 cm. Tak?
Z wydechem chcemy poczuć rozciąganie w pachwinach. Te pachwiny nam się tak kurczą, słuchajcie, że to jest głowa mała. I to jest, można zatrzymać się w tej pozycji, można pogłębiać, aby nie pulsować, tak? Drodzy Państwo, przed nami teraz pozycje odciążające przed snem. Plecy bolą, nie wiesz jak się położyć, spróbuj, może Tobie to pomoże. Jak się pomogło kilku osobom. Drodzy Państwo, kładziemy się przed snem. Polecam położyć się bokiem. Każdy z Państwa zasypia inaczej. Wasze ciało wie, kiedy i jak powinniście się położyć. Kolana ugięte. Teraz pokażę ćwiczenie, pozycję, która powinna pomóc zaszkodzić, nie zaszkodzi. Noga wysoko, drodzy Państwo. No wiadomo, że nie będziemy przed snem trzymać nogi tak wysoko. Dużą poduszkę proszę zainstalować tutaj między kolanem prawym i lewym, tak? Aby ta przestrzeń była wypełniona tą poduchą. Wówczas tył pleców odpoczywać będzie. Identyczną sytuację spróbujcie zrobić na drugą stronę, bo każdy z Państwa śpi na innym boku. Ja zalecam. Wstawać prawą nogą z łóżka, nigdy lewą. Pamiętacie przysłowie naszych pradziadków? Coś taka wściekła chyba lewą nogą wstałaś z łóżka. Jeśli lewą nogą wstajesz, co się dziwi, że cię plecy bolą? Prawo wstawaj. Tak? Śpi na lewym boku, a nie na prawym. To zalecają osoby, które mają, drodzy Państwo, tutaj kontakt z dietetyką, z tematami, z sercem. Śpisz na prawym boku, co się dziwi, że ciężko ci się trawi, że problemy z serduchem masz i z plecami. Zmień swój lokal do snu, przemebluj chałupę i śpi na lewym boku, a prawą nogą wstawaj z łóżka. Zobacz, odciążenie, nie ma napięcia. Drodzy Państwo, pozycja leżąca. No, słuchajcie, jak to pokazać? Leżę sobie na plecach. Niektórzy z Państwa próbują się, słuchajcie, tak wieczorem do snu położyć. Popatrzcie teraz na mnie. Jak Wam się uda, to super. Spróbujcie dwie nogi podnieść i chwycić za swoje piszczele, nie za kolana, tylko tak szeroko, do pozycji żaby. Barki przykleić do materaca, do łóżka i delikatnie podciągnąć do siebie. Cały dół pleców macie przyklejony, pozycja wypoczynku. Czyli jedna była bokiem, teraz z Państwa mamy na plecach. Nie robię tu żadnych takich szczegółowych, tylko te, co mam sprawdzone, przetrenowane na 1000 osób. Okej. Pamiętajcie, prawą nogą z łóżka trzeba wstać, żeby się odpowiednio trzeba obrócić. Jak będziecie na lewym boku, to będzie Wam zdecydowanie lepiej się podnosić. Drodzy Państwo, to wszystkie ćwiczenia, jakie na dzisiaj przygotowałam Państwu. Czekam na Państwa na zajęciach Szkoły Pleców w klubie Body Perfect. Obiecajcie mi, że będziecie ćwiczyć. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Kocham Was bardzo, czekam na Was. Trener czuwa nad Wami. Do zobaczenia, do widzenia.